Patrz, dron koło mnie leci. What? Ale jaja. O! Nie mogę wyjechać. Pana to. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek już z pełnej wersji The Crew Motorfest. Mogę przenieść moje 256 pojazdów do gry. Przez ostatnie kilka tygodni mocno cisnąłem w The Crew 2, żeby sobie pokupować wszystkie najciekawsze samochody i móc je przenieść do Motorfesta, bo tutaj będą wyglądały lepiej i tak dalej. Więc importujemy? Okej, mogę zacząć nową grę w końcu. Przejrzę sobie ustawienia graficzne, zobaczmy ustawienia obrazu ultra własne. Chyba wszystko się na maksa zrobiło. Dajmy rozmycie ruchu na maksa jeszcze, tutaj jedna opcja była niewłączona. No i dobra, możemy przejść do gry. Zaczynamy, w końcu pełna wersja. W końcu nie zresetuje mi się ten postęp jak po becie. Mnie to strasznie bolało granie w betę, że miałem gdzieś z tyłu głowy tą myśl, że hej, kurde, i tak mi się to wszystko skasuje. Dlatego nie lubię grać trochę w te wersje przedpremierowe gier. I zaczynamy. Jest! W końcu tyle czekania, ale się cieszę. Bardzo fajnie. Yeah. Musiałem łyka herbatki zrobić. I bam! Do góry. Nice, fajnie to wygląda. No dobra, już widziałem ten początek. Wy też chyba widzieliście, nie? Wybieramy sobie postać. Będziemy mogli sobie postać zmienić, nie? Tam chyba będzie można też jej ubiór zmieniać czy coś. Tak, można ją trochę dostosować, jak w Fordzie, nie? I know you're all excited. That chopper ride is always a trip. Yeah. A w pewnym momencie była taka wersja beta, której ta babka nie miała głosu, ale teraz na szczęście miała. Wiecie co? Ej, zegary są za duże, zobaczcie. Ło, te refleksy, jak to wygląda. Made in Japan is the way to experience. I let's go. Jeszcze widzę takie drobne przecinki. Ty, jak fajnie wygląda ten eklips. Wow. Jak w Need for Speed Underground. This neon journey is not one to miss. Ej, ale poprawili prowadzenie w tej Suprze. W którejś tam wersji beta przedpremierowej ta Supra była taka strasznie driftująca. Ja mam teraz powyłączane wszystkie wspomagacze, kontrolę stabilności toru jazdy. Mam tylko włączony ABS. I ten samochód prowadzi się dużo fajniej niż w tych wcześniejszych wersjach The Crew Motorfest. Jak ja się cieszę, ej, kazali nam czekać do września. Czemu nie dali nam pograć już w wakacje, nie? Przecież wtedy mieliśmy tyle czasu na granie. Nie rozumiem tego, no ale dobra, już gramy, ciśniemy. Trzeba przejść ten wstęp i zobaczę, czy moje wszystkie samochody się poprzenosiły. O, tu mi trochę zarzuciło, dobra, dobra, dobra. Zobaczymy, czy coś się zmieniło z Bronkiem. O, jest ten hammer elektryczny. Też ciekawy jestem, jak on będzie śmigał. Znaczy ja już chyba w nim w becie jeździłem i miał te skrętne koła z tyłu. Tak lepiej się prowadził niż inne jakieś off-roadowe samochody. Wow. No pięknie to wygląda. Ja mam taki problem trochę z The Crew Motorfest, bo w niektórych miejscach ta gra wygląda zajebiście, a w innych miejscach wygląda jak taka gra mobilna bardziej. Zobaczymy, jak jest już w tej finalnej wersji, bo takie miałem odczucie właśnie z bety. Teraz może być inaczej, może coś tam poprawiali. Tam chyba była jedna taka pogoda, gdzie oświetlenie dziwnie padało na samochody i one wyglądały okropnie. Ale zobaczymy, jak będzie teraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Czy to nie jest nowy Mustang? Jak teraz tak patrzę na jego przód, to jest chyba nowy Mustang. O, to tego jeszcze nie mam. Wybieram go. Tak, to jest nowy model.
Tak, już widzę te światła z tyłu. Okej, to jest na pewno nowy model. Inny ma ten przód. O, fajniutko. No i silniczek 5.0. V8. Kurczę, fajnie w tych czasach zobaczyć taki samochód, nie? Bierzemy oczywiście pyk. Moje pierwsze auto, poza 200 innymi, które już sobie przeniosłem. No i wybieram pierwszą playlistę. O! Mamy ludzi z Donut Media. To jest bardzo ciekawe, bo Donut Media jest też w Fordzie Horizon 5, no nie? Bardzo ciekawa sprawa, że pojawili się też i tutaj. O! To jest ten nowy Mustang. Nie wiem, czy on był w becie? Wydaje mi się, że go nie było. Może było jakieś inne auto, czy coś? I już tutaj ludzie śmigają, czy to są te, wiecie, duchy, no nie? O, i robimy pętlę. Oh yeah. Znaczy, ja teraz się bardzo cieszę, bo w końcu, wiesz, wszystko, co sobie tu zdobędę, to faktycznie będę to miała, nie zniknie mi z jakiejś tam bety później, nie? Jedyne, co teraz szukałem sobie w ustawieniach, żeby można było zmniejszyć zegary i mapę, niestety nie znalazłem takiej opcji. Szkoda trochę. Dobra, ale teraz przejrzyjmy sobie te wszystkie rzeczy, które były zablokowane w becie. Dostępna zawartość, co to jest? Otwórz menu. Okej, okay. Tu mamy zarządzanie ekipą i pojazdy. I proszę bardzo, mamy tego nowego Mustanga. I pojawia się moja kolekcja z Dekru 2. Proszę, proszę. Mi tam brakuje dużo samochodów z takich specjalnych edycji. I z tego, co widzę, poprzenosiły się wizualne rzeczy, ale nie przenoszą się malowania samochodów. Niedawno kupiłem sobie Bugatti policyjne i ono kosztowało w Dekru 2 2 miliony. Ciekawy jestem, ile tutaj będzie kosztować. Weźmy sobie kategorię. O kurde, ile tu kategorii jest? Street Tier 2. Hypercar, to musi być Hypercar. Hypercarów dużo sobie nakupowałem. Odebrano Year One Pass. Tak, mam tą wersję Ultimate. O, jest to najszybsze Bugatti. Ciekawe, ile ono będzie cisnąć tutaj, w tej części The Crew. Odebrano pakiet podarunkowy. Kurde, ile tych pakietów jest. Dobra, pokażcie mnie to policyjne Bugatti. Tutaj mamy Gemerę. Gdzie jest to? Czekaj, tu mi się chyba wczytuje, tak? To jest jedno Bugatti. Jest! Haha! Proszę bardzo, prowadź. I jest! Moje policyjne matowe Bugatti. Superowo. Zobacz na to. I włączamy koguty? Ale trzeba przyznać, że ten matowy kolor wygląda źle tutaj, nie? Juuu, na rondzie prosto. Super. Ale się cieszę. Dobra, idę sobie robić pierwszą playlistę. Donut Media. Jedziecie ze mną? Możemy kogoś pościgać. Ciekawe, czy mam już dostępne jakieś części tuningowe do tego samochodu. Pyk, ulepsz, zobaczmy. No, części mi się nie poprzenosiły z Dekru 2. No, to byłoby już za prosto, tak? Mamy statystyki afiksów. O kurde, tu jest ta sama mechanika, co w Dekru 2 była. Nice. Jeśli chodzi o ozdoby, to tutaj nie mam, ale poprzenosiły się kosmetyczne rzeczy, zobaczcie. Mamy te wszystkie opątki hardkorowe, które tutaj będą wyglądać jeszcze lepiej, bo mamy lepszą grafikę i w ogóle, nie? Także tak, cieszę się. Wiecie, co mi tylko... Znaczy się zastanawiam? Wydaje mi się, że będzie mi brakowało wielkości świata z Dekru 2. Bo tutaj jest on jednak, no, mniejszy, nie? Ten świat gry. I tak się zastanawiam, czy... O kurde. Ja pierniczę. Ale wielkie. I tak się zastanawiam, czy nie będzie mi tego brakować, nie? Tej wielkości. Tam jednak mogłeś sobie po tych Stanach pośmigać całych, wiesz. Jeździć po tych długich autostradach z ogromnymi prędkościami. Tutaj jednak nie będziemy mieli takich potężnych, długich autostrad, no nie? Jak w Dekru 2. I tak się zastanawiam, czy będzie mi tego brakować. Jak myślicie? A wam będzie brakować? Ty, jakie fajne te. No, no skąd ja je mam? Musiałem, a może z tych pakietów tutaj jakichś dodatkowych mi się teraz to przypisało.
No, tutaj jakieś mamy takie rzeczy, tutaj szyby, klaksony, no i gitarka na dachu, nic nie mogę zainstalować, bo na dachu już mam. Ciekawe, wzorów jeszcze nie ma, o, już się pojawiły, zobacz. Ale to są chyba te standardowe od gry, no nie? Dobra, no to jedziemy sobie dalej. Samochód już mamy przerobiony i to właśnie jakieś ślady zostawia za sobą. One trochę inaczej wyglądają niż Dekro 2, ciekawe. Here comes Liberty Walk, introduced by Mr. Kato himself. Ale dźwięk się zmienił! Bo jak długo hamuje, ty? Dźwięk się zmienił tego Bugattiego w Dekru 2, gorzej brzmiał. Nie? Ale fajnie! Dobra, dojechaliśmy do Donut Media, pierwszej playlisty. Tutaj sobie wyjedziemy, cyk. I startujemy. Liberty Walk. O! Fajnie nagrane taką jakby starą kamerką. W takiej chillowej jakości. No masz wrażenie, jakby to były jakieś lata 90 albo coś takiego. Fajne. 30 lat już. Wszystkie kierunki w Liberty Walk style. Custom してきました. Dobra. Pomijamy sobie i jedziemy. Fajnie, że można coś takiego zobaczyć, wiesz, takie realnie, nie jakieś tam cutscenki czy coś, tylko że coś z realnego świata. Podoba mi się to. Pierwsze wydarzenie dostępne. Uuu, warto chyba po wszystkich tych playlistach pojeździć i wszystko sobie odblokować i potem co jest bliżej ciebie, to ten wyścig robić, nie? Albo te rzeczy. Zobaczcie, tutaj też się te wyzwania odblokowują do tego. Okej. Dobra, no to wyjeżdżamy stąd i jedziemy moim Bugatti. A czekaj, a co z samolotami? Bo z tego co widziałem, to samoloty wszystkie się nie poprzenosiły. A tu mi wyznaczyło jakiś cel. Kilometr. Czekaj, samolot. Hop. Okej. Samolotów chyba jest mniej. Mniej się przenosiło mi z... Tak, tutaj mamy tylko 3 samoloty, ale to działa na takiej zasadzie, że jeśli będą przyszły aktualizacje i dodadzą nowe pojazdy, to te pojazdy będziesz mógł sobie, wiesz, ogarnąć, nie? Tutaj weźmy sobie tego jako ulubionego, bo ten będzie chyba lepiej latał. O kurde. I zauważyłem jedną rzecz tutaj w Dekru Motorfesto, już w becie, że zmienione zostało... Latanie tymi samolotami, o kurde. Chyba tutaj coś przesterowałem. Zostało to zmienione, dlatego że teraz samolotami można w powietrzu driftować. W Dekru 2 czegoś takiego nie mieliśmy, po prostu tam gdzie skręciliśmy, tam samolot leciał. A tutaj delikatnie możemy sobie podriftować. Nie będzie tego widać na nagraniu, ale jak sobie sami zagracie, to zobaczycie, że samolot przy niższych prędkościach zacznie gdzieś tam dziwnie się obracać, albo chodzić taki powietrzny poślizg, bym powiedział. Oczywiście też tutaj mamy widok z kokpitu, ale w Dekru 2 widok z kokpitu również mieliśmy. Dobra, przełączamy pojazd. Ale mi zimny wybrało. Jako ulubiony. Jedziemy na przełaj. Tutaj też, kurczę, wykonali te kokpity, nie? Do tych samochodów. Nie ma tutaj takich detali jak w Horizon 5, ale i tak wyglądają spoko. Dobra. Wbijamy i zobaczmy. Grand Works. Odpalamy. M4. Ale brzmi, ty! Ale fajnie startuje! Ja nie mam włączonej kontroli trakcji i musiałem regulować gaz, żeby, wiesz, w ogóle trakcję złapać. Tak, ustawiłem sobie dość wysoki poziom trudności, więc nie wiem, czy wygram tutaj. Zobaczymy. Ale coś tam podgania. Ej, wyzwanie musi być. Też więcej dostajemy kasy, wiesz, kredytów i w ogóle, jeśli dajemy sobie wyższy poziom trudności.
Ciekawe, czy działa tutaj strumień aero, tak jak w The Crew 2, nie? Taki mocny tam był, że wiesz, jechałeś samochodem, który mógł maksymalnie jechać 350 km na godzinę, a jak jechał w tunelu, to mógł jechać ponad 400, nie? Wow! O kurde. Mogłem jechać tam po zewnętrznej. No, zostawiły mnie z tyłu przeciwnicy, zostawili. O, patrzcie, tutaj jest ten moment, kiedy gra wygląda okropnie, nie? W tunelu. W zależności od tego, jakie jest oświetlenie w grze, o, teraz wygląda na przykład zajebiście, prawda? O, się fajnie prowadzi te fury. Kompletnie to przebudowali. No ale to już wiecie, przecież graliście chyba w betę, nie? I ta przyczepność. Wow. W The Crew 2 wszystkie samochody właściwie prowadziły się tak samo, nie? A tutaj mamy taki podział na samochody hyper, na samochody sportowe, że czujemy, że te sportowe no jednak mocno odstają, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów w stosunku do samochodów hyper. O! Okej, prowadzenie się teraz znacznie poprawiło. Dalej nie mogę podgonić przeciwników. Myślę, że do czasu, aż dobrze mapki nie poznam, będę musiał poziom trudności zmniejszyć. Bo nic nie powygrywam. Ale fajnie się teraz przyczepny zrobił. Ale mi się to podoba. A skrócimy drogę, nie? To The Crew jest w końcu. W The Crew zawsze się skraca drogę. Tutaj można będzie skrócić też przez te płotki chyba. 73%, trzeba się postarać. Gonię gracza o imieniu Suki. No nie gracza, no bota, wiecie o co chodzi. Ale nazwa jest fajna, podoba mi się. Dobra, i skracamy, czy nie skracamy? O, ledwo wyrobiłem. Dawaj Suki, poddaj się. O kurczę, ale proszę. Jak tu jechać? O, wow. Jest! Przyblokowałem go. Bardzo dobrze. I już koniec. Nie dam mu się dogonić. Ciekawe, czy tutaj tak samo jak w Fordzie te boty będą zwalniać przed metą. Tam w Fordzie tak, wiecie, sztucznie to robiły, nie? Jedziesz sobie, jedziesz, cały wyścig, gdzieś tam piąta pozycja, dojeżdżasz do końca i... O, ale fajny strzał taki. Wow. Fajne to jest. Co to jest ta rekonfiguracja? Nacisnąłem coś tutaj. Ukończono. Wygraj wyścig. Co to jest? O, aha, mogę tutaj poziom trudności sobie jeszcze zwiększyć, tak? I dostaję więcej kasy chyba, nie? A, hamowanie automatyczne, przewin do tyłu. Właśnie, to przewijanie testowaliście już? Jak to wygląda? Dużo lepiej działa niż w Fordzie. Ja nie chcę tak, żeby wyszło, że zachwalam The Crew Motor PS, bo Forza jest ten. Po prostu niektóre rzeczy tutaj poprawili, zrobili notatki, zobaczyli, co w Fordzie nie działa i wiesz, zobaczyli, na co gracze narzekają i to zmienili, nie? O kurde. Ale Forza dalej jest top, jeśli chodzi o grafikę. Spokojnie. Mamy jakiś taki ten centrum Horizon tu mamy. Nazywajmy sprawy po imieniu, nie? Teraz mam ochotę jakiś inny samochód z mojej kolekcji zabrać. Oczywiście same Hyper Auta najlepiej. A
razie sobie zmienimy autko, pyk, i weźmy sobie... tutaj mamy rajdówki, nam się wybrały domyślnie, ale mamy też Street Tier 2 na przykład. 67 pojazdów mam w tej klasie. Te Ferrari też zaraz... nie, chyba nawet wczoraj kupiłem sobie to Ferrari. O, a może motocykle? Patrz, tutaj mam jakiś Ducati. Tu mamy Suzuki. O, tego też sobie ostatnio kupiłem. Ciekawe, jak tutaj będzie się nim śmigać. O, mam do niego jakieś ulepszenie? Już? To dawaj, ładujemy wszystko. Cyk i cyk. Może, bo ten wygra. O, ale się fajnie tutaj załadowały. Spoczko. Dobra, lecimy. Tutaj są jeszcze ustawienia dla zawodowców. No, to będzie trzeba wszystko rozgryźć od nowa, bo tutaj prowadzenie się zmieniło kompletnie, nie? Dobra, mamy motorka. O! Nie mogę wyjechać. Pana to! Co ty gadasz? Ale jaja. Fajnie to zrobili, kurde. Na deszczu powinno być, no, dużo, dużo bardziej ślisko, nie? Bo jak się składa postać? Śmiesznie to wygląda, ale można sobie wybrać, jak ma się postać składać. Może być losowo się składać, a można wybrać konkretny styl. Czyli w takim starym stylu może się składać w takim nowym stylu. Tutaj do zakrętów. Ciekawe właśnie, czy... O kurde, ale rzuca ty... W ogóle on ma kwadratową oponę, ten motocykl z tyłu, nie? Ciekawie, ciekawie wygląda, podoba mi się. Dobra, ja tu muszę chyba samolotem przeskoczyć, bo... O, w linii prostej, cyk. Gdzieś tam na jakąś drogę skoczymy. Wow, tu jest Donut Media. Ustaw znacznik. O właśnie. Ja chcę to sobie zrobić. Let's go. Oczywiście w samolotach też mamy nitro i w samochodach elektrycznych też mamy... No nitro, nie nitro, ale po prostu taki dopalacz, no. These guys are the real deal. Their philosophy, the jeszcze nie zmieniamy. Combined with their electric energy, makes their content stand out like electric energy. Właśnie, to jest w sumie zajebista playlista na początek, bo możemy sobie przejrzeć te wszystkie bodykity, nie? Cyk. Donut Media Rule the Streets przedstawia Donut Media. I wbijamy. Widzę, że jakaś korwetta na miniaturku. Ciekawe, czy to będzie ta Erai nowa? Ta hybrydowa? I got a question for you guys, and buckle up, buttercup, cause it's doozy. Freaking lightning, baby! Dobra, odpalamy i zobacz. This is Rule the Streets. Rolling! Rule the Street. Pierwsze wydarzenie dostępne. To mi się coś nowego tutaj odblokowało. Ja myślałem, że to jest dalej ta sama playlista. Mam nadzieję, że tamta mi się nie skasowała. Oby nie. Ja robię... Kurde, myślałem, że tamta... No, nieważne. Myślałem, że robię tą samą playlistę w tym, jakby. Dobrze będzie, damy radę. Okej, ale fajnie to wygląda. Dobra, mamy kawałek dalej, stąd jakąś aktywność. Cały czas mam ochotę zmieniać te pojazdy i sprawdzać jakieś nowe. No to weźmy sobie GTR-ka. Wersja Nismo. O kurczę, myślałem, że się z nim zderzę. Zobaczmy środek. O, fajnie. No i patrzcie na to. Cyk, cyk, cyk. Możemy sobie ładnie kierownicę poobkręcać. Jak jedziemy wolno, to zimny łokieć. Ciekawe, czy w deszczu odpali się zimny łokieć. Dawaj tego zimnego łokcia. Wiem, że potrafisz. Dawaj zimny łokieć. Nie chcę wyciągnąć. Co by zrobili coś takiego, że w deszczu nie chcę wyciągnąć łokcia? Dawaj, dawaj, wyciągaj. No nie chcę. No ciekawe. Dobra, jedziemy. O, to w sumie jest bardzo blisko.
gonna lie. James was... Ło! Ale bym się wbił w tamtego trafika. Okej, okay, zobaczymy, co Donut Media dla nas przygotowało. Playlista. Cel, Ferrari czy Lamborghini? Ciekawe, czy do tych playlist trzeba mieć samochody? Czy dają? Nie, tutaj chyba poprzednia playlista była taka, że dostaliśmy jakąś furę, nie? Retuningowaną. Dobra. I teraz możemy sobie wybrać... No to nie, no bierzemy Ferrari, kurczę. Cyk. The Ferrari, saddle up, you Italian cowboy. Dronik sobie tam latał, fajnie. Możemy przygazówkę zrobić sami. Jedziemy. Patrz, dron koło mnie leci. What? Ale jaja. Wow, co tu się stało? Zagapiłem się na drona? Gaz do końca? Gdzie ten dron? Jakie to jest genialne! It will follow you the whole time and take some awesome shots for our videos. Not in a weird way. Anyway, have fun. Dobra, czemu mnie tak zarzuciło w dziwnym momencie? O, już czułem, że coś tutaj się dzieje złego. Automobili Lamborghini versus Ferrari. Man, I am so pumped. Go, 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 go. Oh. Nie, no inaczej się tu jeździ kompletnie. But these cars are like really expensive, so try not to crash and burn, okay? Chyba zaczynam żałować, że nie wziąłem Lambo. Rzuca tutaj dupą. Trzeba chyba zacząć skracać, coś mi się tak wydaje. Patrz, jak to wygląda teraz. Wow. Ej, trzeba uważać, żeby tego pobocza nie zahaczyć. No właśnie, kurde, wyjścia z zakrętów są lepsze dla Lambo. Ja muszę sobie dealać z trakcją. Dobra, połowa wyścigu. No, nie wiem, czy dogonię tego Lambosa. Ciężka sprawa. Muszę chyba zmienić sobie faktycznie ten poziom trudności. Mam prawie najwyższy. Dobra, tam skracamy, nie? Bull versus Stallion. How we feeling about our choice down there? Not having second thoughts, are we? Ej, no proszę cię, nie mogę tego przegrać. To już koniec? Nie, muszę zmienić poziom trudności, jest mi za ciężko. O nie. Tak, mam 4 na 5. No, dam sobie te 3 na 5. Ale czekaj, ja to mam jako ukończone. To za co ja tutaj dostaję te kredyty? Za w ogóle ukończenie, czy... Muszę to koniecznie wygrać. No chyba wygrana nie jest bez znaczenia, nie? Ale ukończone, mam to zaliczone, więc... Nie wiem, no chyba nie powinienem tego już powtarzać. Skoro się zaliczyło, chyba jest dobrze. Podobała mi się tamta playlista z bodykitami. Teraz chyba wszystkie po kolei będę odpalał. Ale bodykit do tamtej BM-ki fajny był, nie? Tutaj w Donut Media będziemy mieli różne takie śmieszkowe rzeczy do roboty. Ej, patrzcie, jakie pioruny się tu podpalały, ej. Gdzie są pioruny? Przed chwilą widziałem. O! Fajnie!
fajnie to wygląda. Szad. Jakie warunki pogodowe? Brakuje tego, nie? W Forzie. Dobra, nie będziemy gadać tyle na Forze. Forza jest i tak zajebistą grą, tylko jest po prostu trochę inną i potrzebowaliśmy czegoś takiego jak The Crew Motorfest. Zgadzacie się? All right, tough boys and girls, you think you've got muscles? Dobra, wybieramy Camaro czy Mustanga? Wybieram Camaro. Wygląda jakby miało lepsze spoilerowanie. No i ten rocznik Camaro ponoć ma lepsze prowadzenie według testerów niż Mustang. Jest szersze i w ogóle i ten dron. Kurde, fajnie to wygląda. Jedziemy. Ty, to drag jest? Co on tak poszedł, ej? Launch control miał załączony. We're in the muscle car's natural habitat, the concrete jungle. How's it feel? Dwa okrążenia. Didn't think muscle cars could turn like that, did you? Faktycznie dobrze się prowadzi. A, widziałem go, że się rozbił o barierkę. Ale co on taki szybki jest, kurde, no. Coś nie tak. Ty, zauważ na to Camaro. Z jednej strony ma światło białe, a z drugiej strony ma żółte. Tak można? Wiesz, jest to dostosowane do tego malowania. Jeszcze raz się przyjrzyj, zobacz. Ja nie wpadłbym na takie, na taki drobiazg, nie wpadłbym na to, żeby coś takiego zrobić. Time to flex that car's muscle. I'm flexing right now, you just can't see it. Jest, udało mi się go wyprzedzić jakoś. Nie było to proste. Cyk. O. Fajnie to brzmi, ale powiem wam, że też prowadzenie tego Camarosa jest takie inne. Czuć, że to nie jest symulacja, oczywiście, nie? Ale... fajny jest ten taki moment, kiedy traci się przyczepność na tyłek. Wiesz, że musisz odpuścić tego gazu i no, trochę inaczej wziąć zakręt. I wtedy to Camaro faktycznie się słucha. Przynajmniej ten samochód, no. Takie mam trochę odczucie, jakby faktycznie te auta prowadziły się każde inaczej, tak na początku. Udało się, ale powiem ci, że no... A czekaj, na którym poziomie jechałem teraz? Czy miałem ten trzeci ustawiony? Tak! No to powiem ci, że było ciężko. Ej, dalej jest to burza, czar. Podoba mi się. No i to jest Donut Media. Będziemy sobie kontynuować tę playlistę w następnym odcinku. High and Low. O, to jest to samo, co było w Forcie Horizon 5. High and Low, co musieliśmy przetuningować samochód według konkretnej konkretnej ilości kasy chyba, nie? I jeden samochód był jakiś tam droższy, stuningowany i musieliśmy ścigać się nim z samochodem, który był stuningowany taniej. Tutaj mamy to samo. Ciekawe, że Donut Media ma współpracę i z The Crew, i z Fordzą, nie? Że to się jakoś ze sobą nie kłóci. Nawet te same zawody mamy. No, ciekawe, ciekawe. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas.